Moi kochani, witam Was po raz kolejny w mojej kuchni w Rzymie i zapraszam na nowy, przepyszny odcinek wirtualnych spacerów kulinarnych z Jowitą Ludwikiewicz. Dzisiaj, moi kochani, będziemy przygotowywać coda alla vaccinara. W Rzymie istnieje powiedzenie, że jeśli chcemy się poczuć jak prawdziwy Rzymianin, to chociaż raz w swoim życiu musimy wejść po trzech schodach prowadzących do więzienia Regina Celli. I chociaż raz w życiu musimy zjeść pasta cola pajada i coda alla vaccinara, czyli ogon po rzymsku. Dzisiaj dla Was przygotuję przepyszny ogon wołowy w rzymskim stylu. Rzym to miasto papieży, miasto kardynałów, miasto książąt i innych właśnie arystokratycznych rodów. Więc wszystkie najlepsze kęsy zawsze lądowały na stołach tych zamożnych. Tak też ludność w Rzymie zawsze musiała zadowolić się tym, co pozostawało. I tak powstała tradycyjna kuchnia tego regionu, tego miasta. Kuchnia del quinto quarto, czyli piątej ćwiartki. Nadszedł czas, abyśmy zapoznali się ze wszystkimi składnikami, które są niezbędne, aby powstała nasza coda alla vaccinara. Oczywiście podstawowym składnikiem tego dania jest ogon wołowy. Kolejnym składnikiem niezbędnym jest sos pomidorowy, ewentualnie możemy też dodać troszeczkę koncentratu z pomidorów. Dobrze by było, gdybyście mieli słoninkę albo, tak jak w moim przypadku, guanciale. Będzie nam też potrzebna cebula, czosnek, marchewka, seler naciowy, oczywiście oliwa z oliwek, białe wino, no i również orzeszki piniowe i rodzynki, które dają temu daniu taki jakby słodkości, troszeczkę więcej aromatu, no i oczywiście potrzebujemy też przyprawy. Gorzkie kakao, goździki, sól i pieprz. Pierwsza rzecz, którą robimy, to jest pokrojenie słoninki na drobne kawałki. Ja już to wcześniej zrobiłam. I teraz słoninę, albo guanciale, tak jak w moim przypadku, wrzucam tutaj do garnka, w którym będę przygotowywać nasz ogon. Dolewam do tego troszeczkę oliwy z oliwek, dosłownie jedną łyżeczkę, żeby po prostu mi się to wszystko na dnie nie przypaliło. I teraz spójrzcie, postawię to na ogień, tak aby powoli słonina wypuściła z siebie tłuszcz. W międzyczasie my zajmiemy się przygotowaniem cebuli, selera i marchewki. Cebula, jak widzicie, już jest obrana, teraz obieram marchewkę. Teraz obieramy seler. Jak już obraliśmy część selera i marchewki, to teraz zaczniemy wszystko razem wkładać tutaj do takiego pojemnika, którym to wszystko na bardzo drobną kosteczkę potniemy. Jak już uzyskaliśmy naszą zdrobnioną marchewkę, seler i cebulę, to przechodzimy do najważniejszej części przygotowania tego dania, do podsmażania ogona. Jak widzicie, boczek już się porządnie przysmażył, więc jest to moment, żeby wrzucić tutaj do garnka kawałki ogona, żeby one również mogły się tutaj na dość wysokim ogniu podsmażyć. Zaczynamy powoli przekręcać te poszczególne kawałki na różne strony, tak aby ze wszystkich stron po prostu się zarumieniły. Tutaj niestety może Wam się kuchnia zapryskać, to jest normalne. Po tym jak ogon już się pięknie podsmażył, to na chwilkę wyciągniemy go na zewnątrz, wyjmiemy te kawałki mięsa na zewnątrz. Aby przygotować sos.
teraz do tego tłuszczu, który tutaj widzicie, dodajemy, zaraz Wam lepiej pokażę, dodajemy troszeczkę białego wina. Podwyższamy temperaturę, aby po prostu wino troszeczkę wyparowało. Jak wino odparowało, to z powrotem wkładamy tutaj nasze kawałki mięsa. Układamy je tak, aby ładnie się tutaj nam skomponowały na dnie. Jak mięsko z powrotem wylądowało w garnku i jest, jak już widzicie, tak pięknie ułożone, dodajemy do niego czosnek, dodajemy naszą cebulę, seler i marchewkę i to wszystko razem jeszcze podgrzewamy na dość wysokim ogniu, tak żeby wszystko pięknie nam się tutaj razem wymieszało. Wszystko widzicie, jak pięknie tutaj nam bulgocze. Dodajemy sól. Wszystkie dania mięsne, które długo się gotują, które wymagają długiego czasu, tak jak właśnie coda alla vaccinara, którą teraz będziemy gotować przez 3, co najmniej 3 godziny, są przyprawiane na samym początku. Dodaję teraz dosłownie 3 goździki, nie za dużo, żeby po prostu ten smak nie był zbyt intensywny. I teraz dodajemy pomidory. Najważniejsze jest, żeby sos pomidorowy zawsze przykrywał mięso, bo w ten sposób mięso po prostu bardzo dobrze się wtedy nam tutaj ugotuje. Mięsko sobie tak pozostanie tutaj przez jeszcze dobre 3 godziny. Mięsko całkowicie przykryte przez sos w garnku się będzie teraz tutaj dusić. Zmniejszamy ogień, żeby był taki średni. Przykrywamy pokrywą i czekamy, jak już mówiłam, 3 godziny. Ogon już się gotuje przez mniej więcej 2 godziny. Ogon będzie gotowy w momencie, w którym mięso samo zacznie po prostu odchodzić od kości. Więc jak widzimy, jeszcze mięso jest w miarę twarde i jeszcze troszeczkę musimy poczekać. W międzyczasie przygotujemy sos, który później będziemy dodawać do ogona. Potrzebujemy orzeszki piniowe, potrzebujemy rodzynki, troszeczkę kakao i potrzebujemy oczywiście sos z naszego ogona. Zaczynamy. Na początek wrzucamy orzeszki piniowe tutaj na patelnię, żeby się troszeczkę zarumieniły. Wrzucamy rodzynki i to wszystko zalewamy sosem z ogona. Teraz dodajemy 1 łyżkę gorzkiego kakao. I wszystko razem mieszamy. Możemy też dodać troszeczkę wody. I zostawiamy na ogniu przez jeszcze jakieś 5 minutek, aż całe kakao się tutaj rozpuści. Ten sos dodamy do mięsa już pod sam koniec. Po mniej więcej 2,5 godziny dodajemy do ogona sos, który wcześniej przygotowaliśmy. Wszystko razem
wymieszamy i pozwolimy, aby jeszcze przez mniej więcej jakieś 40 minut do godziny jeszcze się gotowało. Ale pięknie wygląda. Pięknie się prezentuje. Jeszcze piękniej pachnie. Ogon jest już gotowy. Teraz zobaczymy, jak się prezentuje na talerzu. Nałożymy tutaj kilka kawałków. Pięknie mięso odchodzi tutaj od kości. Więc jeszcze troszeczkę sosu dodamy tutaj. Coda alla vaccinara jest gotowa. Przepyszne mięsko, spójrzcie, całkowicie odeszło od kości, jest fantastyczne. Czuć kakao, czuć pomidory, czuć orzeszki pini, po prostu przepyszne. Moi kochani, mam nadzieję, że wasz ogon wołowy po rzymsku też się udał, więc zapraszam was na kolejny spacer kulinarny niebawem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.